Kazimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku i zapraszam na kapitalny mecz. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi arbiter, który często sięga po kartki. Tak, to jest trochę i ostry sędzia, ale zarazem i aptekarz. Zaczynają. Liczymy na wspaniałe widowisko. Karadeniz. Stracona okazja do zdobycia gola. Ładnie to zrobił. Czy to wykorzysta? Podał ją. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Cezar Navas. Karadeniz. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Brawo za to podanie. Czy to wykorzysta? Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Zagranie głową, a i nie trafił, doskonale wyszedł w powietrze, ale odrobinę, ciut pomylił się w obliczeniach. Albo obrońca, tam było duże zamieszanie, pociągnął go za koszulkę w kluczowym momencie. Tak czy owak, przy następnej okazji może będzie gol. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Dobre, dalekie wybicie. Udane podanie, 100% okazja. Dośrodkował, bramkarz piąstkuje, spójrzmy. Zespół traci piłkę. No i przejęli w ostatniej chwili. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ładne podanie. Celnie do partnera. Czy to wykorzysta? Broni, ale piłka w grze. Niebezpiecznie, bezpańska piłka. Doskonale. Wspaniała wrzutka. Za moment wznowią wrzutem z autu. No nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Efektowne to zagranie piętą. Oddał piłkę. Przyjął i odgrywa z powrotem. No, dobra okazja będzie. Podanie.
Dobrze dograł. I mamy gola, proszę Państwa. Cezar Navas. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Ależ niespodzianka po pierwszej połowie. Jak tak się zakończy, to będzie sensacja. Sensacją pachnie tu już od 45 minut. Grają naprawdę wielki mecz, zasługują na wielkie brawa. Jeżeli wytrzymają presję w drugiej połowie, to będzie rzeczywiście ogromne zaskoczenie. Cała seria udanych podań. Ależ akcja. Świetnie się przedziera. Przekazał piłkę partnerowi. Czy to wykorzysta? Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Karadeniz. Cezar Navas. Cudownie dograł. Piłka wybita przez obrońców. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Czas i miejsce. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Wznowienie gry rzutem z autu pod polem karnym rywala. Obie drużyny wprowadzają rezerwowych. Świetna wrzutka. Głową w kierunku bramki. Aj, jak niewiele zabrakło słupek! Dobre rozegranie. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Przerwana akcja, mogło być groźnie. No, zupełnie jakby byli na treningu, kapitalne wymiany piłek. Się zabrać piłkę bez faulu. Przegrywają i muszą ruszyć odważniej do przodu, bo czasu coraz mniej. Zdecydowanie masz rację. Powinni postawić na atak, bo bronić przecież nie ma czego. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Uderzenie w stronę bramki. To była ta szansa na remis. Jeżeli chcą wygrać albo zremisować, muszą wykorzystywać takie okazje. Powinien był zdecydowanie lepiej przyłożyć się do tego uderzenia. No i będzie zmiana. W ostatniej chwili przejęli. Daleko wybijają. Idealny przechwyt na połowie rywala. W tym meczu oglądaliśmy tylko jedną bramkę, ale dającą zwycięstwo.
Trzeba przyznać, że sprawiają ogromną niespodziankę, zwyciężając w tym spotkaniu. Można powiedzieć wręcz o sensacji. Gdyby przed meczem ktoś typował remis, uznano by go za niepoważnego. Tymczasem wyjeżdżają jako zwycięzcy. To była prawdziwa piłkarska uczta z deserem, wspaniałymi bramkami, taką walką, którą będziemy pamiętali, zmieniającymi się akcjami. Aż szkoda, że się skończyło. Do usłyszenia, mówi Dariusz Szpakowski.